Cześć, mam na imię Kuba i chciałbym Wam przedstawić mój rower, w którym jest Specialized Epic Comp 2020. Rower kupiłem we wrześniu 2019 roku, nowy, prosto z salonu, bo chciałem zmienić swój rower, który miałem na kołach 26 cali, którym był też Specialized, ale Stump Jumper Comp. Z roku 2012 chciałem coś na kole 29 cali. Stwierdziłem, że mi niepotrzebny jest aż tak zjazdowy rower, bo więcej podjeżdżam niż zjeżdżam, więc zdecydowałem się na rower XC. A że fundusze były dość to ograniczone, jak na rower za prawie 12 tysięcy, ale to jest najtańsza opcja i na więcej nie było mnie stać. Takie życie studenta. Po 10 latach uzbierałem sobie na nowy rower. Napaliłem się na niego. No i w zasadzie nie patrzyłem na żadnego innego producenta. Co zaraz Wam powiem, dlaczego było błędem. I po prostu kupiłem speca, bo był dostępny od razu w rozmiarze, w kolorze. Drugi dostępny kolor to był taki błękitny, jasny z różowym napisem. To raczej mi nie odpowiadał, wolałem czarny mat. Jak się okazało, to też jest błędem, o czym za chwilę. Rower względem specyfikacji seryjnej różni się tym, że dorzuciłem mu tutaj sztycę regulowaną, to jest Giant Contact Switch SL. Została mi z poprzedniego roweru, który sprzedawałem bez tej sztycy, więc dodałem sobie tu. Jest to ogromne ułatwienie. W zasadzie waga to jest jedyny argument przeciwko temu, ale jeżeli ktoś jest amatorem, to co to ma za znaczenie? Drugą rzeczą, którą zmieniłem sobie, były hamulce. Oryginalnie były tu hamulce SRAM Level TL, które uważam, że są beznadziejne i w ogóle są tylko po to, żeby je zmienić. Wsadziłem tu hamulce Shimano XT M8120. Są to hamulce czterotłoczkowe. I za chwilę przejdziemy do zacisków, ale jak już tu jesteśmy przy kierownicy, kierownica ma 760 mm szerokości. Mostek tu jest 85 bądź 90 mm. I ustawiony jest tak raczej w dół niż do góry. To jest bardzo przydatne na podjazdach. Jak się ma ściankę, gdzie trzeba walczyć, żeby koło się kleiło do podłoża, to im niżej, tym lepiej. Schodząc w dół, po przodzie mamy amortyzator RockShox Reba 100 mm. Nie ma możliwości powiększenia skoku do 120, jednakże można go zmniejszyć do 80. Blokada jest na goleni. Wersja z blokadą w manetce jest droższa, chyba o 300 zł, ale w tym rowerze nie występowała. No i zjeżdżając w dół, dochodzimy do zacisków hamulców Shimano XT czterotłoczkowych. Tarcza z przodu 180 mm, z tyłu jest 160. Opony to są oryginalne produkcji Specialized Fast Track. Szerokość 2-3. Bieżnik jest taki, o, w tym błocie to w sumie nie widać, ni to agresywny, ni to łagodny, taki prima sort, bym powiedział. No, z tyłu też zacisk, ten sam czterotłoczkowy, tarcza 160 mm, a ta skrzyneczka, jakby się ktoś, czy puszeczka, którą się ktoś by mógł zastanawiać, co to za ustrojstwo, to jest to, z czego Specialized słynie, czyli system Brain. Rower ma być teoretycznie sztywny jak hardtail w momencie, gdy się jedzie normalnie. W momencie, gdy przychodzi uderzenie od jakiejś dziury czy przeszkody, no to on ma odblokować damper i się ugiąć. Szczerze powiedziawszy, wolałbym mieć zwykłą blokadę w manetce, bo na zjeździe jednak chcemy mieć odblokowane cały czas, żeby ten damper pracował. Nie chcemy mieć hardtaila na zjeździe. Damper sam wygląda tak, chudzinka taka. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tutaj część systemu jest przerzucona do tylnej osi. A do wad tego systemu na pewno dorzucę kulturę pracy,
bo w momencie, gdy on się odblokowuje, jest taki odgłos, takie pong. I no, kogoś może to denerwować, ale przy pierwszej jeździe na mrozie, przy minus 4 się raz przejechałem i mi się damper zapowietrzył, więc był odsyłany na gwarancji. I taki urok tego systemu, z tego co czytałem w serwisach. Serwis we Wrocławiu, WIH Workshop, oferuje przeróbkę tego na ich autorski system albo tam innej firmy, nie pamiętam nazwy. Różnica jest w cenie, ale twierdzą, że brain wtedy działa skuteczniej, czy jest sztywniejszy i się nie zapowietrza, bo to zapowietrzanie się to jest po prostu urok systemu, jaki w środku zastosowali. Oni mówią, że to nawet nie jest zależne od mrozu, a że po prostu jak się ułoży, tak zadziała. Napęd. Napęd jest 1:12, Sramen X, Eagle. Do działania przerzutki NX mam zastrzeżenia. Uważam, że sprężyna jest za słaba, ponieważ bardzo często zdarza się, że nie zrzuca od razu, jak się kliknie. Po prostu musi, nie wiem, dojść jakiś wstrząs, żeby ruszyć przerzutką. I to nie jest wina tego, że ona się zaciera, jest nienasmarowana. Bo tutaj, w te miejsca pracy, te łożyska, czy jak to nazwać, przerzutki, naładowałem smaru penetrującego, więc ona cała ociekała olejem, więc była nasmarowana w milion na milion procent, a i tak nie chciała mi zrzucać. I to nie jest zależne, czy ona jest w błocie, czy jest czyściuteńka. Po prostu uważam tą sprężynę przerzutki za słabą. Kaseta 1150. Z przodu korba Truvative Stylo, czyli identyczna jak NX, tylko się różni napisem. A zębatka 32 zęby. Często czytam w komentarzach głosy, że zębatka 32 z przodu i 50 z tyłu, po co to komu, przecież tego się nie wykorzysta. Zapraszam do Zakopanego, w którym urzęduję, oczywiście po naszej epidemii. Do roweru dodałem też koszyki na bidon. Z tego drugiego w sumie nigdy nie korzystałem i nie wiem, czy kiedyś będę, ale była możliwość, to dorzuciłem dwa koszyki Bontragera, jak to woli. One są plastikowe, czarne, matowe, żeby pasowały do ramy. No i trzymają bidon, ładnie wyglądają. Niekoniecznie jak plastik z daleka, w błocie już w ogóle nikt nie pozna. No i są. Siodełko Specialized Power 143 mm. Ten sam model w szerokości 155 mam w rowerze szosowym. Polecam. Spełnia swoją funkcję, jest wygodne i da się na nim siedzieć. A rama aluminiowa. Ten rower, z tego co czytałem w oryginalnej specyfikacji, waży około, nie wiem, 12,5 kg. Nie sprawdzałem tego sam. Ale co muszę powiedzieć, dałem za rower 11 700. Rower jest przepłacony na milion procent i w życiu nie kupiłbym go ponownie, ponieważ 3,5 tysiąca taniej mamy Cannondale Scalpel SI6 z tym samym osprzętem, z lepszymi hamulcami, bo tam są chyba Shimano MT400 albo MT500. Amortyzator ten sam, no i rower kosztuje 8000, a nie 11700. No więc, czy ten tu napis jest wart te 3,5 tysiąca względem napisu Cannondale? Przypuszczam, że wątpię. Poza tym lakier w tym rowerze jest beznadziejny. Co rozumiemy pod pojęciem beznadziejny? Rysuje się jak głupi, zarysujecie go paznokciem. Tutaj taka przygoda była, po jednej jeździe sobie patrzę, o tutaj, i mam coś takiego. Nigdy go nie zarysowałem w transporcie, bo w transporcie jak już to mam 90 stopni skręconą kierownicę i ściągnięte koło, a to jest wyraźnie w ułożeniu takim.
Więc musiało to nastąpić przez jakąś gałąź w lesie. Ale czy jedno szurnięcie drewna, nawet suchego, powinno spowodować, że tak się zarysuje? Od razu mówię, że żadne kable tu nie są w stanie mi tego zarysować, bo po prostu są tak poprowadzone, że tego nie dotykają, nawet jak wibrują. Tu proszę bardzo, niby kabel jest blisko, ale nie ma żadnych rys, bo nie dotyka, więc tamto mi musiała zrobić jedna gałąź. Dodatkowo wrzucę zdjęcie gdzieś teraz. Tak wygląda rama po 2 czy 3 miesiącach posiadania roweru. No, nigdy go na sucho nie wycierałem. Zawsze zmywany z węża, ewentualnie delikatnie przy ciepłej wodzie szmatką ścierany. No i tak się rama zrobiła. No, nie powiedziałbym, żebym tego oczekiwał po rowerze, który tyle pieniędzy kosztuje, nawet jeżeli to jest najniższy model. Może jakiś rower z Biedronki za 300 mógłby być tak pomalowany. Ale tu albo wada lakieru, jakiej zapomnieli sobie warstwy jakiejś utwardzającej dodać czy coś. No ale tak to nie powinno wyglądać. Podjeżdża, nie mam porównania, jak podjeżdżają inne rowery XC, więc muszę powiedzieć, że daje radę, chociaż w Stump Jumperze mam wrażenie, że mniej mi się odklejało przednie koło od podłoża, ale to może kwestia widelca o większym skoku, który był cięższy, no nie wiem, w każdym razie daje radę na zjeździe. Chociaż porównując 26 cali a 140 skoków w porównaniu do tego 100 mm, które tu mamy, to przy większym skoku a mniejszym kole przyjemniej się jedzie jakieś sekcje korzeni czy coś, bo tu jednak ręce można stracić jak się długo zjeżdża, ale z kolei jak przychodzi do większych kamieni, no to duże koło robi robotę. To wszystko na ten moment. Tak wygląda mój rower Specialized Epic Camp 2020. Cześć, cześć.